Uszanowanie, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale, gdzie w zasadzie to odpowiem na pytanie, które jest jakie jest, no ale musi być, czyli dlaczego według mnie szybko nie zobaczymy operacji w CSGO? Dokładnie tak. Jeszcze oczywiście przed rozpoczęciem materiału Skins Monkey, strona do wymieniania swoich skinów, no i oczywiście strona, gdzie dostaniecie naklejki na swoim skinie, w sumie za darmo, bo nie wliczają oni ich, więc crafty sobie można powyciągać. Kod Zone, link w opisie, elegancko se jest, można se wbić i szefito. Kurwa. No co? A niech to. Witam was. Hej. Mój głos jest jaki jest, niestety, tak już będzie trzeba przeżyć. W ogóle, a to jeszcze mogę powiedzieć. Na Discordzie mamy człowieka, którym jest Lololand. Znacie Lololanda? Taki człowiek, który mówił dużo rzeczy, które mi się nie podobały. No ale nie wartościujmy ludzi od ich słów. Chłop sprzedaje above balance, jest zaufany dosyć. To nie wiem, jak będziecie potrzebować, to sobie możecie do niego napisać. No spoko jest, ogólnie. Gadałem z nim. Nic mi za to nie płaci. I to serio. Mówię, tak z dobra ci serca. Dobra. A więc. Do filmu. Kurwa, ile reklam, nie? Ja PD. A będzie nasrane. O, zarobił sobie pieniądze. Nie, nie, no, ten. Ze Skins Monkey, tak, z niego nie. Żeby nie było. Nie mam procentu nawet. A mogłem mieć, ale nie mam. A mogłem. Dobra, przejdźmy już do materiału. Dobra, więc dlaczego według mnie nie będzie operacji na Source 1? To jest bardzo proste w sumie, to nie wiem, czy to trzeba jakoś mówić. Ogólnie, pod operację można inwestować. Ja uważam, że można. To jest moja opinia prywatna. Uważam, że pod informację, czy by była operacja, czy jej nie będzie, po prostu da się wkładać pieniądze. I ja nie wiem, co mam mówić, ale uważam, taka moja opinia jest, nie do końca musi być ona prawidłowa, że po prostu, kiedy nie ma operacji, można wkładać pieniądze w upadający Sztokholm, gdyż ten Sztokholm najzwyczajniej w świecie jest na trochę przecenach przez to. Gdyż jeżeli nie będzie nowego eventu, znowu będzie dopływ pieniędzy związany z tym, że mamy no, dosyć sporo graczy w CSGO oraz sporo inwestorów, też się trochę tego namnożyło i ludzie dalej będą te ceny pompować. To jest bardzo możliwe. Dlatego najzwyczajniej w świecie byłbym zainteresowany tym, żeby gdzieś tam sobie tych pieniędzy dorzucić. W przypadku, jeżeli zakładasz, że nie będzie operacji, no i ufasz mi, że to jest na pewno dobre rozwiązanie, bo ja ogólnie no, to tam mówię czasami dobrze, czasami źle. No tak wychodzi, z taką różną, bym to powiedział, skutecznością. Więc przejdźmy sobie dalej i mówię w ten sposób. W mojej opinii operacji nie będzie dlatego, ponieważ jak zobaczymy na Source 2, stickery muszą być od nowa robione. Wszystkie itemy w ogóle, które widzimy na Source 2, są robione od nowa. Jeżeli byliby agenci, no to trzeba by ich było zrobić na Source 2 w zasadzie, nie? I na Source 1, ponieważ no mamy różne wyglądy, nie? Bym tak powiedział, że kiedy na Source 1 patrzymy, no to patrzymy na niego, jakby jakoś tam na tę postać, za to kiedy patrzymy na Source 2, no to musimy zrobić mu nogi i tak dalej. To wszystko jest trochę bardziej skomplikowane. Kolejną rzeczą są naklejki. Jeżeli by weszło bardzo dużo naklejek, które byłyby potencjalnie jeszcze bardziej oczojebne niżeli te, które zobaczyliśmy rok temu, no to oczywiście. Oczywiście byłaby to sprawa, która zmieniłaby nam dosyć dużo. No, jakby powiedzmy sobie szczerze, kiedy wchodzą naklejki na CSa 1, to przecież te same naklejki będą musiały być przeniesione na CSa 2. Tak? No tak. I albo oni ostatni rok siedzieli po to, żeby zrobić dwa modele tych naklejek i wszystkiego, żeby zrobić dwa razy więcej rzeczy, no bo powiedzmy sobie, Valve nie ma w tym momencie mało roboty, ma i dosyć dużo. Naprawianie bugów z Source 2, zrobienie naklejek na Paryż, żeby to wszystko dopiąć. Teraz pewnie też organizacja tego Majora też może być czymś, co może być całkiem skomplikowane. No wydaje mi się, że w ogóle całe przedsięwzięcie, jakim jest Source 2, będzie dosyć trudne, więc to nie jest takie łatwe zadanie logistyczne, tym bardziej pewnie dopinanie innych projektów. I sądzę, że akurat nie mają na tyle sił w sobie, ani na tyle energii, żeby wziąć i zrobić nagle naklejki i cały content na Source 1
W momencie, kiedy i tak w trakcie jeszcze operacji będzie trzeba ją przenieść na Source'a 2. To jest właśnie to. Więc moje inwestycje, jakie ja robię, oczywiście mówię, to nie zachęcam do ich jakiegoś replikowania czy czegoś, są zrobione w taki sposób, jakby operacji miało nie być. Dlatego wykupuję po prostu dosyć dużo rzeczy z Sztokholmu. Czy to się będzie opłacało? Zobaczymy. Nie wiem tego. Ale mam nadzieję, że tak. Jest to cholernie ryzykowne, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli się to nie uda, pewnie z mojego portfela zniknie w okolicach do 5000 zł. Myślę, że taka może być skala strat. A jeszcze do tego dochodzą inne konta, gdzie tam zostanie stracone pewnie w okolicach kolejnego 5000. Także nie idę jakby ten. Nie idę prostą drogą. Idę drogą dosyć krętą i skomplikowaną, tak bym powiedział. Ale no, powiedzmy sobie, że gratyfikacja, jaką da się uzyskać w zamian za to, daje. Nie wiem, 10% szans co tydzień na to, że będzie operacja. No, jeżeli mam powiedzieć, że w następnym tygodniu przy braku operacji byłyby kolejne wzrosty, a ja tak zakładam, to też jest założenie, to nie jest żaden fakt, no to najzwyczajniej w świecie matematycznie będzie się to opłacało, bo każdy zysk powyżej 10% będzie dla mnie matematycznie opłacalny, tak? Ale oczywiście przy krachu będę musiał też się mieć na baczności i będę musiał mieć wyładowany w zasadzie swój portfel pieniędzmi, bo powiedzmy sobie szczerze, że jest to dosyć ważne, kiedy właśnie operacja miałaby wejść. No bo jednak jakieś plany tam mam, będę się ich trzymał i w tym momencie widzicie, na portfelu mam jeszcze 2700 zł, co myślę, że mogłoby wystarczyć w przypadku wejścia właśnie takiego oto eventu. Za to na buffie w tym momencie siedzi mi około 4000 zł też, bo tam w złotówkach se obracam, nie chce mi się jakoś tego werembi liczyć, tym bardziej wolę jakby ogarniać to wszystko w naszej walucie. Także jest to też taka rzecz, która gdzieś tam występuje i powiedzmy sobie, że no jakby trzymam te pieniądze na taki oto wypadek. Do czego ja zachęcam ludzi? Zachęcam do tego, że jeżeli uważacie, że operacja wyjdzie, to polecam wstrzymać się z zakupami. Za to, jeżeli uważacie, że jej nie będzie, na własne ryzyko możecie podjąć inwestowanie w rzeczy, które dzisiaj są na dołkach. I komu to wyjdzie lepiej, nie wiem tego, ale ja inwestuję trochę bardziej ryzykownie, jednak z utrzymaniem jakiejś tam ilości tych pieniędzy, no bo oczywiście gdyby nawet wyszła operacja i te spadki by były, to należy na nich tylko i wyłącznie raczej się obkupić, niżeli gdzieś tam przed nimi uciekać. No, to też jest taka moja opinia. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także chyba to by było na tyle. Trzymajcie się i hej.